No, siemaneczko wszystkim, słuchajcie, w takim telegraficznym skrócie pokażę Wam dzisiaj, jak wygląda ogród. To taki spoiler do dłuższego filmu, w którym pokażę wszystko, pewnie podzielę go na części. No, tu jest ten mój palmowy zakątek, tak? Trochę karpus, juki, kordyliny, araukarie chilijskie na przykład, jedna, druga, w gruncie trawki ładne. Tutaj mamy hosty. Tutaj mamy dalej hosty. Tutaj na tym krótkim spoilerze szybkie spojrzenie na kwitnącego musa basio. To jest pierwszy, drugi w drugiej części ogrodu też już kwitnie. Musa Rumunia, moja nadzieja na jadalne banany w polskim gruncie. Zobaczymy. Gunnera manicata, największa bylina świata. Zobaczcie, jak pięknie kwitnie. Ona ma już ze 2,5 metra do góry i rozpiętości. No, rozpiętości będzie dobre też 2,5 albo ze 3. Tam kolejna kępa basio. W tym roku nie kwitnie, w zeszłym roku tam kwitł jeden basiok. Tutaj mamy brugmansję, alokazjowo-kolokazjowa, bananowa rabatka, przeróżne banany, ksantosomy, banany, alokazje, kolokazje, banany. Jak widzicie, troszkę tego jest tutaj u mnie. Montbelliard, jaki ładny. Kolokazje. O, jaki ładny faraonek w gruncie. Tutaj mamy kolejną rabatę z bananami. Powiem Wam, że teraz dopiero tak na poważnie startują. Tu Wam pokażę drugą kolbę basio, który właśnie zaczął też kwitnąć jako drugi. Tutaj prześliczna kannowa rabatka. Kanny naprawdę kolorki mają mega. Tutaj taka melonowo-arbuzowa. Żółte, żółte, czerwone, pomarańczowe, żółto-czerwone, Kleopatra. Tutaj zobaczcie, Tine Rainbow kwitnie. Przepiękne jest. Tam jest czerwona, pomarańczowa, Kleopatra Red. No i tu mamy nawet przepięknego Durbana, który też za chwilę będzie kwitł. Tutaj mamy Wolfsong, Musafolia Grande. Największa kanna u mnie w ogrodzie. Rabatka bananowa z drugiej strony. No i to już jest mega spoiler. Zobaczcie, przybyła u mnie jedna szklarnia. Kto wytrwał do końca, to zobaczy. Taka ciekawa, bo tutaj będą rosły banany, które będę chciał doprowadzić do kwitnienia. Tutaj jest niecałe 4 metry. Banany będą rosły w gruncie. Będą to dwa tureckie banany, Grand Nine, Gros Michel. I zobaczymy, co jeszcze mam. Już mam ziemię przygotowaną. Obornik też przyniosłem. No i dzisiaj się zabiorę za sadzenie. Także miejsca mają sporo, żeby rosnąć. Mam nadzieję, że wystarczy. Pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się, na razie. Cześć.